Wciąż jeszcze chodzimy po klatce, wciąż jeszcze mieszkamy w domu. No, czekamy na ten spadek. Janek Witek już przecież nie jest z nami razem tu i teraz. Będziemy, proszę Państwa, obserwować to, co dzieje się i tu na Saskiej Kępie, i tu, i tam. Szkoła na Saskiej Kępie, gdzie nasza koleżanka Bożena Rossa uczyła dzieci polskie tu w Polsce, a że Bóg to Jahwe, że Bóg to Jehowa, ale oni tak kręcą, wiecie Państwo, kręcą dobry biznes w Sejmie. To jest nasz piękny blok żółty, parafia Saskiej Kępie. Może nawet parafia na Saskiej Kępie. Proszę Państwa, jesteśmy na mostku, zaraz będziemy na innym mostku, na mostku na moście poniatowskim, po czterech dziadów, po dwóch żebraków. Różne takie opcje, wiecie Państwo, w systemie leniwych. Szkoła, pomnik Starzyńskiego, którego nie widać, bo w drzewie się mieści. Proszę Państwa, parafia Saska Kępa, tu Janek Witek był pobity, u Palecznego pod Pałacem Kultury Stalina i Lenina był pobity, wszędzie był pobity i na Lubelskiej 32 był pobity, ale jemu mama nie kazała tam nie chodzić, bo mama umarła, no wiecie Państwo, kiedyś, czy może zawsze kogoś nie było, zawsze kiedyś czegoś nie było, tego mostku kiedyś nie było. Janek Witek mówi, że tak telefon do domu dzwoni, daj Beatę, a Janek Witek mówi, coś ty, Beata umarła 2 tygodnie temu. No także wiecie Państwo, Janek Witek chciał tak bardzo żyć długo i wierzył w kosmitów, w postęp techniki, że człowiek coś potrafi, że Ruscy to potrafią fonią, jakimiś hukami, dźwiękami zniszczyć i rzeczywiście potwierdzili to w radiu ostatnio, ale on wierzył w różne cuda, niewidy. Janek. To nasz żółty bloczek. Stacja krwiolastwa. Światłowiechowy nie ma i teraz jak nie ma tych światłowiechowych, to są tylko ci moherowi i ateiści. Rąk do maszyn stąd. Stacja krwiolastwa. Do naszym stajnym.